Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu Kevin Sam w Nowym Jorku, to zapraszam do oglądania. Kevin Sam w Nowym Jorku to amerykański film fabularny z 1992 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. Po wielkim sukcesie części pierwszej reżyser i scenarzysta John Hughes postanowili nakręcić drugą część przygód Kevina. W tej roli ponownie możemy zobaczyć Macaulay Culkina. Zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Tym razem znana nam z części pierwszej rodzina McAllisterów oraz kuzyni wybierają się na świąteczny odpoczynek na Florydzie. Ponieważ wciąż dobrze pamiętają, jak wiele kłopotów mieli podczas zeszłorocznego świątecznego wyjazdu do Paryża, podczas którego zostawili Kevina samego w domu, tym razem wszyscy bardzo pilnują, aby podobna sytuacja nie miała już miejsca. Jednakże z powodu awarii prądu na lotnisko dojeżdżają dosłownie w ostatniej chwili, a w wyniku nieporozumienia Kevin, biorąc przez pomyłkę innego mężczyznę za swojego tatę, wsiada do samolotu lecącego nie na Florydę, a do Nowego Jorku. Tam ponownie musi się zmierzyć z wamywaczami, których dobrze poznaliśmy w części pierwszej. W filmie wystąpił Donald Trump, który pojawił się w krótkiej scenie, mijając Kevina tuż po wejściu do hotelu Plaza, gdzie wskazał mu drogę do hotelowego lobby. W czasie, gdy kręcono film, Donald Trump był właścicielem budynku. Macaulay Culkin za rolę Kevina McAllistera w tym filmie dostał 8 milionów dolarów. Jest to największa kwota, jaką kiedykolwiek zarobił 12-letni aktor. Pojawiający się w filmie Talkboy, którego Kevin używa m.in. do rezerwacji pokoju hotelowego, miał być pierwotnie tylko rekwizytem filmowym, ale pod wpływem kampanii pisania masowych listów przez młodych fanów postanowiono produkować jego wersję rynkową. Na lotnisku, gdy rodzina Kevina odbiera swój bagaż, pojawia się tam starsze małżeństwo, które grało również w filmie Kevin Sam w domu. Wtedy odsprzedali mamie Kevina bilety na samolot, by mogła wrócić do swojego syna. Wszystkie dzieci, które wystąpiły w scenach w sklepie zabawkami, mogły z niego zabrać ulubioną zabawkę jako część swego honorarium. Macaulay Culkin zatrzymał tak boja. Reżyser Chris Columbus przeznaczył około 60 tysięcy dolarów na sztuczny śnieg. W dniu, w którym planowano go użyć, wystąpiła prawdziwa śnieżyca, która spowodowała, iż niektóre kamery znajdujące się na planie zamarzły. Fuller McAllister, który pojawia się w tym filmie, zresztą jak i w części pierwszej, to Kieran Culkin, który w prawdziwym życiu jest bratem Macaulaya. Rachunek hotelowy Kevina zamyka się w sumie 967 dolarów i 43 centów. Jeśli jesteście ciekawi, jak zmienili się pozostali członkowie rodziny McAllisterów, to zapraszam do części pierwszej, której link zamieszczam na końcu tego odcinka. A ja składam wam, moi drodzy widzowie, najlepsze życzenia szczęścia, pomyślności, na Wigilię gości i samych pyszności. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć w te kółeczko tutaj, aby subskrybować kanał. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. Jeszcze raz życzę wam wszystkim wesołych, spokojnych świąt.